Bardzo jestem zadowolony, że dziś mogę gościć w Muzeum Drukarni Braci Kamińskich w Radomsku. Po mojej lewej stronie pan Patryk Kamiński, syn Janusza Kamińskiego, założyciela Drukarni Braci Kamińskich, jak również założyciela Muzeum Drukarstwa. Dziś spotkałem się tutaj, aby zaprezentować państwu wizerunek banknotu pamiątkowego 0 euro, wydanego z okazji promocji Muzeum Drukarstwa Rodzin Kamińskich w Radomsku oraz upamiętnienia postaci pana Janusza Kamińskiego, wielkiego społecznika związanego nie tylko z Radomskiem, ale też z powiatem radomszczańskim. Tutaj mamy po prawej stronie właśnie wizerunek pana Janusza Kamińskiego. Daty życia 1953-2019. W centralnej części banknotu znajdujemy historyczną maszynę topograficzną z 1911 roku w produkcji niemieckiej, Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, w skrócie MAN. Wszystkim zapewne kojarzy się ta marka samochodów ciężarowych. Ta maszyna, czyli już w tym roku obchodząca 110. rocznicę, jest nadal użytkowana tak w Muzeum Drukarstwa, w którym się znajdujemy. U góry mamy stylizowany napis z czcionek Muzeum Drukarstwa i to są czcionki, które znajdują się tutaj w zbiorach muzealnych. U góry tytuł banknotu Muzeum Drukarstwa Rodziny Kamińskich. Nakład tego banknotu wynosi 5000 sztuk. Został on przygotowany, wydrukowany w drukarni Obertur Technologies we Francji. Tutaj tak wygląda awers. Tutaj z tej strony mamy rewers tego banknotu. Na rewersie widzimy zabytki Europy, jak Brama Brandenburska, Koloseum, Wieża Eiffla, Manneken Pis, Mona Lisa, Sagrada Familia, Torre de Belém z Portugalii. Jest to bardzo znany obiekt turystyczny znajdujący się w Lizbonie. Brama Brandenburska, niska zabezpieczająca, poświadczająca, że jest to banknot wydrukowany w tej samej drukarni, która drukuje prawdziwe banknoty euro. Oprócz wersji podstawowej mamy też, przygotowaliśmy wersję gold. Tutaj jest gryf z 1546 roku. Ten gryf został nadany przez króla Zygmunta Augusta dla swego nadwornego drukarza oraz pisarza i ten gryf do tej pory używany jest przez korporacje drukarskie w Polsce. Jest to banknot poświęcony Muzeum Drukarstwa Rodziny Kamińskich, jest proszę Państwa drugim banknotem pamiątkowym 0 euro. W tamtym roku odbyła się emisja banknotu pamiątkowego przedstawiającego poświęconemu klubowi piłkarskiemu RKZ Radomsko z wizerunkiem Jana Benigera i ratusza miejskiego. To może teraz oddam głos panu Patrykowi, aby może troszkę opowiedział nam o idei w ogóle muzeum, też o postaci swojego ojca, pana Janusza Kamińskiego. Znaczy ja ze swojej strony zacznę od tego, że pomysł na sam banknot narodził się tak naprawdę no, zaraz po śmierci taty, żeby upamiętnić tak naprawdę jego działanie. No, największą pamiątką po tacie jest samo muzeum. Jest to jego marzenie, które przez 30 lat gdzieś tam kiełkowało, aż w końcu udało się je zrealizować. Nasz zbiór to ponad 30 urządzeń poligraficznych, z czego większość to właśnie zbiór prywatny, który tata składał, że tak powiem, do garażu przez lata. No i tak narodził się pomysł z Szymonem, padła propozycja 0 euro, że tata był numizmatykiem, działał w Polskim Towarzystwie Numizmatycznym, więc przez te lata jakoś tak związany z tą tematyką i padło na 0 euro jako banknot pamiątkowy kolekcjonerski. Natomiast najważniejsze elementy na banknocie to, tak jak już Szymon wspomniał, jest to największe urządzenie, sprawne urządzenie, czyli płaska prasa typograficzna, dzisiejsza nazwa MAN, wizerunek taty, no i lata życia. Banknot wyjdzie w nakładzie 5000 sztuk.
Będą różne wersje, tak jak wspomniał Szymon, Anniversary, wersja Gold. Będzie też wersja w blistrze. I tyle z najważniejszych informacji. Myślę, że jeszcze wspomnimy o projektancie banknotu. Pan Mariusz Francowski jest projektantem tego banknotu. Banknot kosztuje 20 zł, to jest cena emisyjna. Emisja tego banknotu odbędzie się podczas drugiego memoriału w ponoszeniu ciężarów Masters, który to memoriał rozpocznie się 13 listopada. Od godziny 10 będzie możliwe nabycie tego banknotu w hali sportowej, poetowej hali sportowej przy ulicy Szkolnej. Tak. O godzinie 10 start emisji, czyli rozpoczynamy sprzedaż. O godzinie 10.30 mamy oficjalne otwarcie zawodów. Bardzo serdecznie zapraszam Radomszczan i nie tylko Radomszczan. Będziemy mieli okazję spotkać się również z Oliwią Czazgą. Myślę, że w Radomsku w tej chwili bardzo znaną postacią, zasłużoną już w tak młodym wieku dla Radomska. Natomiast o godzinie 12 będzie losowanie banknotu. Prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego będzie losował banknot z numerem 5000. Tak, jest to symboliczny banknot ostatni z serii i to losowanie tego banknotu będzie miało miejsce o godzinie 12. Podczas memoriału będzie miało swoje stoisko również Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, tak jak pan Patryk wspomniał. I na tym stoisku będzie można zaznajomić się z działalnością Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz właśnie wypełnić odpowiednie kupony i wziąć udział w losowaniu tego banknotu. Warto wspomnieć też o panu Januszu Kamińskim, że był nie tylko numizmatykiem, społecznikiem, ale był wielkim pasjonatą podnoszenia ciężarów i sędzią klasy międzynarodowej. Także to jest też warte podkreślenia, związane również ze związkiem LZS? Tak, związany z ludowymi zespołami sportowymi. No, przez blisko 20 lat przewodniczący Rady Powiatowej LZS w Radomsku. W zarządzie głównym również pracował na rzecz LZS-ów, ale i w wielu innych instytucjach. Natomiast później banknot będzie można nabyć już w muzeum. Stacjonarnie tutaj. W siedzibie muzeum. Dokładnie, lub na stronie internetowej, ale wszystkie szczegóły już w dniu emisji. Dokładnie. Dotyczące sprzedaży internetowej. I wydrukował.